Maybe you're looking for something particular. W grach od zawsze można było oszukiwać. Szczególnie w starszych tytułach, które były znacznie trudniejsze niż dzisiaj, używało się całego zestawu różnych kodów gwarantujących przejście do kolejnego poziomu, nieśmiertelność czy niewidzialność. To, czy gracz z nich korzystał, zależało od jego silnej woli. Niektórzy woleli spróbować pokonać bossa ten 27 raz, ale skoro można oszukać, to czemu nie? Ale co jeśli twórcy ukarzą gracza za chodzenie na skróty? Przypomnijcie sobie swoje wszystkie growe grzeszki, bo dziś przyglądamy się sposobom karania oszustów w grach. Niezwykłą kreatywnością wykazali się twórcy Link's Awakening na Game Boy Color. Mimo że sprzedawca w sklepie cały czas obserwuje tam gracza, co sprytniejsi umieli tak nim zakręcić chodząc wokół niego, że podczas wyjścia z budynku patrzył on w inną stronę. Tak, Skyrim, nie byłeś pierwszy w robieniu sprzedawcy w balona. Mimo że gracz czuje się niezwykle dumny, że zdołał oszukać sklepikarza, gra każe go w ciekawy sposób. Wszystkie postaci zaczynają się zwracać do niego per złodziej, niezależnie jakie imię wpisał na początku gry. Jeżeli to nie wywoła w graczu wyrzutów sumienia i chęci cofnięcia czasu, to nie wiemy już co. Najgorsze jest to, że kiedy Link wrócił do tego samego sklepikarza po wcześniejszej kradzieży, ten po prostu go zabijał. Dawniej, kiedy gry były jeszcze na kartridżach, oszukiwać można było też za pomocą specjalnych kartridży. Podczas używania takiego sprzętu w grze Donkey Kong 64 można było się niemile zaskoczyć. O ile oszustwa zwiększające ilość żyć czy dodające amunicję dezaktywowały się po zrestartowaniu gry, to w tym tytule było inaczej. Oszukiwanie w Donkey Kong potrafiło wywołać glitche, które uniemożliwiały dalszą grę. Przykładowo okno dialogowe wyświetlało się nawet poza dialogiem, a model postaci goryla miał dziwne spazmy lub nienaturalnie układał kończyny. Dodatkowo gracz mógł natrafić na problem, który powodował, że Kong nie mógł podnieść z ziemi żadnego przedmiotu. Najgorszą karą był jednak glitch sprawiający, że goryl ginął od jednego uderzenia, nieważne ile miał życia. Jeśli gracz zapisał stan podczas wystąpienia jednego z tych błędów, gra pozostawała zepsuta. Na zawsze. Jedynym ratunkiem było zaopatrzenie się w nową kopię tytułu. Przy okazji GTA Online Rockstar preferuje o wiele łagodniejszy system kar dla oszustów, niż mogłoby się wydawać. Nie dostają oni żadnego bana, który uniemożliwia im grę. Wręcz przeciwnie, mogą grać dalej. Tylko że na specjalnych serwerach. Serwerach przeznaczonych tylko dla oszustów. Podobną praktykę obserwuje się w innych grach, na przykład Titanfallu. Postać cheatera w GTA w nagrodę dostaje dodatkowo spiczastą czapkę z napisem osioł. Jak można się domyślić, nie da się jej zdjąć wchodząc do sklepu z ubraniami czy korzystając z szafy. Warto wspomnieć też o glitchu, który pozwalał przenieść samochód kupiony w trybie dla pojedynczego gracza do multiplayera. Gdy zadowolony gracz już wsiadał do swojej bryki, okazywało się, że gra wykrywała wykorzystanie błędu i instalowała w samochodzie bombę, która uruchamiała się właśnie po wejściu postaci do pojazdu. Żeby użyć kodów w Banjo-Kazooie, gracz musiał najpierw znaleźć sekretny wyraz, a później wpisać go używając specjalnych płytek w piaskowym zamku. O ile używanie zwykłych kodów nie wpędzało gracza w kłopoty, to w tym tytule istniały też kody nieoficjalne, umożliwiające ominięcie poziomów. Po użyciu za dużej ich ilości gra usuwała zapisane stany gry. Trzeba przyznać, że to dość drastyczny krok, ale przynajmniej jedna z postaci uprzedzała gracza o konsekwencjach wpisania kolejnego kodu. W grach polegających na rozbudowie miasta i jego zarządzaniu często zdarzają się błędy i wpadki skutkujące niepotrzebnym wydaniem pieniędzy, a w końcu bankructwem. Kto by jednak chciał zacząć grę od początku, może jednak pociągnąć to dalej, używając kodu na szybkie pieniądze.
SimCity pozwalał to zrobić. Wpisując zwykły fund, gracz dostawał całe 10 tysięcy dolarów. Jeżeli jednak był zbyt chciwy i zrobił to większą ilość razy, jego miasto przypadkowo nawiedzało śmiercionośne trzęsienie ziemi. Podobnie, lecz o wiele bardziej spektakularnie, karał oszustów Afterlife. Po wpisaniu kodu na pieniądze dostawało się tam 10 milionów dolarów. Całkiem sporo, ale czemu by nie spróbować jeszcze raz? Ano dlatego, że karą było zniszczenie miasta przez laser Gwiazdy Śmierci. Tak, tej Gwiazdy Śmierci. Zazwyczaj w grach MMO za oszustwo dostaje się permanentnego bana wraz z e-mailem dokładnie opisującym przewinienia. Deweloperzy Guild Wars chcieli jednak zrobić znacznie większe widowisko, także dla innych graczy. Wymyślili więc, że oszustów czeka egzekucja. Jeżeli gracz został złapany na używaniu niedozwolonych modów, duplikowaniu przedmiotów czy innych czynnościach, które dawały mu niesprawiedliwą przewagę nad innymi, spotykał się z postacią zwaną Doom. To po prostu personifikacja śmierci. Wielki, ponury żniwiarz z kosą, który publicznie zabijał postać oszukującego gracza. Ten z kolei przy okazji dostawał wspomnianego wcześniej całkowitego bana. Dorośli zazwyczaj uczą swoje dzieci, że kiedy zrobi się coś złego, powinno się przeprosić. Jak się okazuje, deweloperzy mogą wymusić na graczach dokładnie to samo. W grach, które pozwalają na zapis stanu w dowolnym miejscu, można bawić się w eksperymentowanie. Wiecie, jak to działa. Zapisujemy, próbujemy czegoś szalonego, a jeśli to nie wychodzi, wczytujemy zapis. Animal Crossing nie znosił takiego zachowania. Ten tytuł wykrywał, że gracz próbował tej sztuczki i po wczytaniu spawnował kreta o imieniu Resetti. Zwierzę początkowo jedynie pouczało o tym, że ta sztuczka to oszukiwanie i nie powinno się tak robić. Jeżeli jednak gracz dalej wykorzystywał podobną metodę, na ekranie znów pojawiał się Resetti, a rozgrywki nie można było kontynuować, póki dosłownie nie wpisze się przeprosin. H1Z1 to jedna z tych gier, w której ilość błędów przekraczała ilość zombie, a częściej zginąć można było od tych pierwszych niż od tych drugich. Warto jednak wspomnieć o tym tytule ze względu na wymuszone przeprosiny. Deweloperzy zbanowali w H1Z1 ponad 30 tysięcy graczy używających exploitów gwarantujących im niewidzialność, wallhacki i nieograniczoną amunicję. Część z nich oczywiście chciała wrócić do gry, obiecując poprawę, ale główny deweloper, John Smedley, był nieugięty. Napisał na Twitterze wiadomość, w której określił warunek powrotu do gry. Wszyscy oszuści, którzy chcieli znowu wrócić do świata pełnego zombie, mieli nagrać krótkie wideo z przeprosinami, wstawić je na YouTube i podesłać mu linka. Smedley zarzekał się, że nie będzie brał pod uwagę żadnych maili i innych wiadomości prywatnych. Jak można się domyślić, jedynie garstka graczy spełniła prośbę, a ponadto usunęli oni nagrania niedługo po ich wstawieniu, więc od dawna nie są już dostępne. Oszukiwanie w Monster Hunter 3 gwarantuje bana i to nie byle jakiego. Wiadomość na ekranie oszusta głosi, że zostanie on zdjęty 12 grudnia 9999 roku. Jakby tego było mało, kolejne zdanie szydzi z cheatera, ostrzegając, że kolejne pogwałcenie zasad użytkowania gry poskutkuje banem na dobre. Warto na koniec wspomnieć o potworze, który pojawiał się w Wiedźminie III, kiedy gracz wykorzystywał błąd z szybkim zarabianiem na skórach krów. Mimo że z początku wydawał się on łatwy do pokonania, po nim pojawiał się kolejny i kolejny, aż w nieskończoność. Znacie jakieś inne kreatywne sposoby na karanie oszustów? A może wam przydarzyły się podobne rzeczy? Bez obaw zawsze możecie napisać, że przydarzyło się to waszemu koledze. Nikt się nie dowie.